blacha pod wyciągarkę do plafon tę rybę. Wymiary 4 cm. Długość blachy 84,1. I tutaj jakbyś środek jest na 42,5 mm. Od środka idzie w lewą stronę 20 cm, w prawo 20 cm i od tego jest ścięcie do 4 cm. Te trójkąty, które będą wycięte stąd, będą dane tu z tyłu. To na aucie będzie wyglądało tak, że te trójkąty będą dane tu, w tą stronę, to będzie zespawane z uchwytem, co idzie do ramy, to będzie ten zastrzał trójkątny, z drugiej strony tak samo. Tak, żeby pozostało mi to wyciąć i zwiercić dziury pod wyciągarkę, a tu jeszcze przyjdzie uchwyt pod ślizg i tyle, i gotowe.